3 czerwca mieszkańcy Ostródy w referendum opowiedzieli się za odwołaniem przed upływem kadencji urzędującego burmistrza Olgierda Dąbrowskiego. Odwołany włodarz przyznaje, że ma teraz dużo czasu na odpoczynek, jednak wciąż nie zapomina o Ostródzie oraz o tym, co się stało w referendum. Uważa, że kampania jego przeciwników była poniżej pasa. Proszę ocenić, jaka była kampania z mojej strony, a jaka była kampania ze strony przeciwników. Przecież tam się brud szambolało, po prostu próbowano mnie pokojarzyć z księdzem pedofilem jakimś, próbowano mnie z jakimiś złapówkami, prawda, próbowano mnie tutaj wiązać z jakimiś, nie wiem, aktami kradzieży na cmentarzu, no jakieś absurdalne rzeczy. Inicjatorzy referendum podczas konferencji prasowej zorganizowanej na dzień przed ogłoszeniem ciszy wyborczej potwierdzili, że ktoś rozrzucił na terenie Ostródy materiały oczerniające ówczesnego włodarza. Taki paszkwil, bo tak to trzeba nazwać, dotarł do wielu mieszkańców. W momencie, gdy dowiedziałam się o tym, że coś takiego jest, natychmiast poinformowałam policję. Byłam pierwszą osobą, która poinformowała policję, jako osoba, która referendum bardzo, bardzo intensywnie działa. Jest notatka na policji, jest zabezpieczony dokument, w którym wyraźnie powiedziałam, że grupa referendalna działa merytorycznie. Przedstawiamy merytoryczne fakty, mówimy wszystko tak, jak jest zgodnie z prawdą. Nie interesuje nas życie osobiste pana Olgierda Dąbrowskiego, nie interesuje nas życie osobiste jego rodziny. My prowadzimy kampanię referendalną przeciwko działaniom, jakie burmistrz miasta Ostródy podejmuje. 3 czerwca do urn udało się 8173 wyborców, z których 5181 osób opowiedziało się za odwołaniem burmistrza. 2992 osoby były przeciwnego zdania. Odwołany burmistrz twierdzi, że zwolenników pozostawienia go na stanowisku mogło być więcej. Spotkałem bardzo wiele osób, które nawet przyznały mi się, no ja głosowałem oczywiście za tym, żeby pozostało tak jak jest, żeby się miasto rozwijało tak jak do tej pory. No i jak zagłosowałeś? No ależ oczywiście tak. Więc okazuje się, że sądzę, że na terenie miasta to przynajmniej kilkaset głosów by się takich znalazło, którzy przez pomyłkę. Powiem tak, że ludzie nawet o wysokim statusie społecznym, intelektualnym mieli niejaką trudność. Po zakończeniu referendum opozycja na 24. sesji Rady Miasta wystosowała 9-punktową interpelację do przyszłego komisarza, w której chcieliby odpowiedzi na temat stanu prawnego amfiteatru oraz sytuacji finansowej miasta. Chcieliśmy, żeby nowy komisarz ocenił płynność budżetu miasta do końca roku, szansę na to, żeby czy budżet będzie wydolny, czy nie. Jaki jest stan zobowiązań miasta i jakie są zatory płatnicze w tej chwili na dzień dzisiejszy, na 31 maja? Dopiero 22 czerwca wojewoda warmińsko-mazurski wręczył Markowi Bojarskiemu nominację na osobę pełniącą obowiązki burmistrza Ostródy. Wciąż nieznana jest data nowych wyborów na burmistrza miasta. Jedynym znanym kandydatem, który potwierdził swój start w wyborach, jest odwołany 3 czerwca Olgierd Dąbrowski, który twierdzi, że nadal trwa oczernianie jego osoby. Pan poseł Zbigniew Babalski na antenie Radia Mazury próbuje tworzyć razem ze Służbą Bezpieczeństwa już nieistniejącą mój życiorys. I on oświadczył o to publicznie, ostrudzianom, kłamiąc perfidnie, no, zrobił mi ogromną krzywdę, że rzekomo złożyłem oświadczenie lustracyjne, przyznając się do współpracy z SB. Panie pośle, skąd pan to wziął? To w chorej głowie się mogło urodzić, nie sprawdził pan nic. Oświadczenie lustracyjne było odwrotne, że nie współpracowałem i IPN w stosownym dokumencie w zarządzeniu, jestem w posiadaniu tego dokumentu, wielostronicowego dokumentu, stwierdza, że to oświadczenie było zgodne z prawdą i sprawę zakończyło. Wraz z pojawieniem się oficjalnej daty wyborów oraz zbliżeniem się jego terminu będziemy poznawać listę potencjalnych kandydatur oraz wizję rozwoju Ostródy.